Idziemy w kierunku metra, aby metrem podjechać kilka przystanków w okolice zamku. Jedziemy metrem, tak, proszę pani? Bez biletu. Bez biletu. No potem opowiemy, jaka to była historia. Taki jakiś bazar hurtowników, rozumiem, tudzież wyposażenia. Taka ciekawsza się zrobi dzielnica niedźwiadku, prawda? Proszę, o tak wygląda niedźwiadek po kebabie. Jakby mu bateryjki Duracella zaaplikowali. Więc chyba tak, chyba żeśmy dobrze doszli. Ankara Castle na niedźwiadku. Fajne miejsce, też godne polecenia. Troszeczkę trzeba się wspiąć albo autkiem wjechać, ale widok z całą pewnością wynagrodzi poniesiony wysiłek i trud. Kolejny fajny element, odrestaurowana stara część miasta. Tak trochę Disneylandem tutaj czuć, mniej więcej. Bardzo ładnie to zrobione jest, bardzo ładnie odnowione. Ma swój klimat. Tutaj niedźwiadka, ulubione samochody tureckie, jakie widuję. Co psujesz, niedźwiadku? Naciskam, żebyśmy mogli. Napisane ma, że masz stać i nie kombinować, a ty kombinujesz jak koń pod górę, no. A jak nie leci? Jakby to miało coś pomóc. Się zrobi, jak się będzie miało zrobić. Oddalamy się od mauzoleum. Idziemy w kierunku metra, aby metrem podjechać kilka przystanków w okolice zamku. Dwie korzyści. Raz, żeby troszeczkę podjechać, a dwa, żeby zobaczyć metro. Wszak my lubimy wszystkie metra w naszych podróżach odwiedzać. Więc będzie ku temu sposobność. Mamy i bardziej nowoczesną część miasta. Jest i metro, proszę państwa. Jedziemy elegancko w dół. Metrem, tak, proszę pani? Bez biletu. Bez biletu. No potem opowiemy, jaka to była historia. No. Tu jest chyba musimy, nie wiem, gdzie musimy. Niedźwiadku, odejdźmy. Musimy się zastanowić, gdzie mamy dojść, ale wyświetlimy na dobrej stacji przynajmniej. Idziemy teraz do parku. Niedźwiadek sobie patrzył. Park. Park z jeziorkiem. Ewidentnie sztucznym. Obok stacji metra, na którą dojechaliśmy. I tu musimy zaznaczyć, dzięki uprzejmości pana ochroniarza pilnującego stacji wejściowej. Już okazało się, że na stacji wejściowej kasy są nieczynne. Wszystkie kasy. Ludzkie przy wszystkich wejściach były nieczynne. A dostępne automaty, po pierwsze, albo były tylko do ładowania karty Ankara Card. Albo można było kupić bilety kartonikowe, to już był postęp.
Takąśmy znaleźli na koniec taki automat. Ale kasiorę przyjmował. Ale przyjmowało tylko kasiorę karty, nie kredytowej. Mhm. I tylko w nominałach 10 lirów. Mhm. A akurat takowych już właśnie nie mamy, bo żeśmy wszystkie takie drobniaki wydali. I nie chciało to zmieniać 50 lirów na przykład. Mhm. Więc był mały ząk. Co tu dalej z tym zrobić? No ale na szczęście był miły pan ochroniarz, który nas de facto wpuścił za darmożkę. Instruując, że jak chcemy kupić sobie karty czy bilety, to na kolejnej innej stacji, tej, na której realnie żeśmy wysiedli, stacji Ulus, koło tu tego parku. No my raczej już więcej jeździć nie będziemy metrem, wedle planów. To był jedyny przejazd, który żeśmy widzieli nagrany. Teraz skierujemy swoje kroki w kierunku twierdzy, zamku, na wzgórzu, żeby zobaczyć Ankarę z perspektywy tej twierdzy. Ściana wody. Fontanny. A z tyłu co się czai? Meczet się czai z tyłu. Przejdziemy. Zobaczymy, chyba tak. Widzimy tu takie lekkie targowisko, proszę Państwa. Różne sprzęty używane, mam wrażenie, tutaj można nabyć. Do restauracji jakiejś. Taki jakiś bazar hurtowników, rozumiem, tudzież wyposażenia czegoś. A to może tak być. Tym się akurat nie przejmuj. Taka ciekawsza się zrobiła dzielnica niedźwiadku, prawda? Był meczet. Był tak, że nie dzień dziadka głowa rozbolała w konsekwencji. No było to niewątpliwie intensywne wycie. Jeszcze musimy jedną uliczkę wejść w górę i będziemy w prawo odbijali. A też tu klimatycznie jest. Żyją przy to wycie. Oczywiście leży. Mała przerwa na kebaba. Mój dziadek głodny, duży też głodny. A musimy jeszcze wejść na górę, na ten zamek, żeby była siła, energia. To mała przerwa się przyda, prawda? No więc. Posileni kebabem smacznym idziemy na górę, proszę Pani. Tu idziemy chyba, mam wrażenie.
mi się wydaje. Tak, musimy na górę się wspiąć. Kawałek. Zawsze takie rzeczy też są na górę. Prawda? Tutaj sklep z butami. O, ja mam dla ciebie flaczki. Flaczki, chyba na samochód lepiej, że? Tutaj widzimy parkiren. Dobrze. No, ja się pokazałem, jak to parkowane. Tu też parkiren widzimy, jeden przy drugim. Proszę, o tak wygląda niedźwiadek po kebabie. Jakby mu bateryjki Duracella zaaplikowali. A ja ledwo idę. Stary niedźwiedź. Podejście jest całkiem strome, chciałem zauważyć. Idziemy dalej. Ciągle pod górkę. Niunio się ucieszyłby, jakby tu miał podjeżdżać. A taka go frajda ominęła. Tam jakaś uliczka w środku jest, wiesz, chyba. Ja nie wiem, czy to jest to, co my tu szukamy, czy jeszcze nie. Więc chyba tak, chyba żeśmy dobrze doszli. Ankara Castle. Na niedźwiadku. Tak. Zatem idziemy. Kramiki. Co się tam odbywało? Jakaś impra. Czy ciekawostką jest to? To nie są jakieś ruinki takie, prawda, sobie tam porzucone. Tylko cała taka żyjąca jakby część. No, muzyka trochę może średnio adekwatna do dekoru, no ale... Powiem niedźwiadku, że ładnie. Ja się spodziewałem jakichś ruin w jakiejś szemranej dzielnicy. A tutaj to wygląda być całkiem... No, chyba tutaj są. Więc chyba żeśmy dotarli do środka zamku. Teraz czas się wspiąć na mury. No to jedziemy, niedźwiadku. Pokaż, jak to się robi. Tam też coś mamy, ale tam ludzi raczej nie widać. Ten najwyższy taras, faktycznie nie ma barierki żadnej. A widzimy, tam se ludzie weszli. Tu jest niedźwiadek. Bezpiecznie siedzi na... Mamy widok na
prawie całą Ankarę. Tam na wprost, przypuszczam, jest mauzoleum. W tej chwili lekko ciemko widoczne, bo słońce nas skutecznie oślepia. Idziemy dalej na punkt widokowy na drugą stronę. Tu może będzie fajniej, bo słońce nie będzie nam w oczki świeciło, tak jak czyniło to w tamtym miejscu. Jak widok, dziwiatku? Inny. Inny widok. A no się widzimy. Buduje. Mam wrażenie, że to, co na wprost widać na tym zboczu tego pagórka, to są pozostałości po jakiejś dzielnicy slumsowatej takiej, domków takich jak tutaj pod spodem, zresztą są podobne domki pod nami, tylko że tam zostało to wyburzone i przypuszczalnie szykuje się teren pod jakąś zabudowę bardziej elegancką, nazwijmy to tak. Tam też coś, myślę, widzę, się buduje nowego. Jakieś 5 budynków, tak, wyrasta z ziemi. Tam też myślę, że pierwotnie było coś niekoniecznie fajnego. To będą podobne budynki jak te tam dalej, te wieżowce. No a mówię, tutaj cała tutaj ta dzielnica pod nami, to sprawia wrażenie takiej niekoniecznie mocno bogatej i jak najbardziej sprzyjającej warunkom tej dzielnicy biedniejszej. Pani osobno, panowie osobno. Segregacja płci w domu i w zagrodzie. Fajne miejsce, też godne polecenia, warto odwiedzenia podczas pobytu w Ankarze. Troszeczkę trzeba się wspiąć albo autkiem wjechać, ale widok z całą pewnością wynagrodzi poniesiony wysiłek i trud. Zatem odwrotu czas i powrotu na mieszkanie. Mamy kawałek do przejścia jeszcze, chciałem zauważyć. Brama robi też wrażenie. Przynajmniej spięcie. Tak. Już chłopcy poszli. Czy tatuś na syna lekko wydzierał? Tak może być. Chciał odjechać autkiem, a dalej się chyba nie bardzo da. Aczkaj, tam widzimy, jak wjechał pan. Tam. Za chwilę.
ty, dziecku, docenisz, że jednak ten mecze to było nic. Bycie pikuś do tego, co tu się dzieje. Taki bas, zaraz te ściany zaczną pękać. Zaczynamy zejście, w sensie takim, że schodzimy ze wzgórza. Nie z tego świata. Zamkowego, bardziej w linii prostej tym razem. Już nie wchodzimy od zachodniego, od zachodniej strony, tylko idziemy na południe w linii prostej, bo tam się nasze mieszkanie znajduje. No i oczywiście mamy cel ten, co zawsze, i nie pogubić się, prawda? Co przy tych tu załuczkach, no może być pewnym wyzwanie, ale chodźmy tędy na razie, zobaczmy, gdzie nas to poniesie. Więc uwaga, mili Państwo, idziemy bardzo urokliwym skrótem. Jest szansa, że się pogubimy, ale jest też szansa, że trafimy. Tutaj widzimy, droga wywija zakrętasa. A piesi mogą per pedes po schodach, co my tu czynimy z gracją i wdziękiem. Oczywiście niedźwiedź większą niż niedźwiedź tą grację wykazuje. Tutaj, prawda, są schody, schudeczki. O, tu auta, a tu niedźwiedzie idą. I tą dróżką seksowną się obniżamy o kolejne pięterko do kolejnej głównej ulicy. Tak, to niedźwiedź stary, mądrze, za pomocą mapek z Google wykoncypował, prawda? Tak. A tu widzisz, w takim hotelu mogę nam miejscóweczkę znaleźć. No. Tamten lepszy, mówisz, tak? Dobra. Tutaj jakaś taka się główniejsza ulica pojawia. A musimy jakoś ją sforsować za chwilkę. Jeszcze nie wiem jak, ale będę teraz myślał. Może będzie jakieś przejście podziemne, tak mi się coś wydaje. Mam taką intuicję kobiecą. Na zakończenie dnia kolejny fajny element. Odrestaurowana stara część miasta, zabytkowa. Z takim tu właśnie oto widzimy urokliwą zabudową. Fontanna podobna do tej, jaka jest w Sarajewie, w dzielnicy Bakhczysaraya bodajże się to tam nazywa, prawda? O, a niedźwiadek się już tam, prawda, przytula do państwa, będzie robił trójkącik za chwilę. No ładnie, no po prostu dwa stare niedźwiedzie i jeszcze młody niedźwiedź, tak, do pary. W internecie, czy na internecie, czytałem zdania podzielone na temat tej części miasta, tej dzielnicy. Jakby, że to trochę tak sztucznością poniekąd tutaj twierdzili niektórzy zionie. No bo faktycznie jest takie faktycznie bardzo tak fajnie odrestaurowane. Aż nad wyraz, tak trochę Disneylandem tutaj czuć. Mniej więcej. No ale dla odmiany daje to poczucie tego, jak taka dzielnica powinna wyglądać w swoim złotym czasie, tak? Zadbana, bez kramików jakichś szpecących ją, aż faktycznie wygląda trochę taka martwa, taka nieożywiona za bardzo. Jakaś jedna knajpka bodajże, reszta pozamykana wydaje się być, więc to taki trochę może minus.
do całej tej imprezy. Tu są schodki z tej górnej ulicy, jak myśmy doszli schodząc z zamku, więc można by to było faktycznie zejść bezpośrednio, no ale dzięki temu, żeśmy poszli inaczej, moim pięknym skrócikiem, no to żeśmy tym zobaczyli też dolną część tej dzielnicy odbudowanej, odrestaurowanej. Tu widzimy nowoczesność, a tu prawda wchodzimy ponownie w zabytkowość. Bardzo to ładnie wygląda. Mam wrażenie, że tu się mieszczą głównie jakieś biura jakichś takich małych firm, jak organizacji, nie wiem, jak chcą mieć fajne takie trendy biuro w takiej fajnej okolicy. Natomiast póki co o tej porze wygląda to wymarłe, w związku z tym nie ma jakiegoś takiego życia typu kawiarenki, knajpki, co po tym jakby takim Meksyku, który gdzieś zawsze wkoło panuje, w sklepikach, kramikach, jest faktycznie takim dość sporym szokiem. No pytanie. Bardzo ładnie to zrobione jest, bardzo ładnie odnowione. Ma swój klimat, ale trochę taką sztucznością przez to, że jest tak pusto. Zionie, więc no. Jakaś sesja zdjęciowa. Czy nawet na pewno zdjęciowa, pytanie, czy ślubna, czy nieślubna. Tu można coś, jak przepraszam, kupić, wynająć. Trzeba tylko tutaj pani zadzwonić i voila. Dobrze, doszliśmy ponownie do tej ulicy głównej, którą musimy jakoś się sforsować, żeby przejść do drugiej części tej odbudowanej, odrestaurowanej dzielnicy. Bo tutaj koło tej fontanny żeśmy nasze zapuszczanie się w dzielnicę rozpoczęli. Czyli niedźwiedek nam przejście popatrzył. Tutaj zaczął uważać, bo coś się tak popierdzielają, że raczej... A, uwaga, tutaj widzisz, idziemy asertywnie, ale ja się jednak... O, tutaj się udało Państwa przejść. Niedźwiadek, jak nie ma cytryniana, to traci tego ten pazur. Przechodzę ja przez ulicę, widzę. Dobrze, jest wieża faktycznie, zobaczmy wieżę. Traci pazur, tylko nie chce się narobić pokus. Właśnie. Zwłoki musiał ściągnąć. Ale jakby się Bartuś ucieszył z tego powodu. Dobrze, to jest wieża zegarowa, wynika tak z tego coś. A tu jest bardziej ożywiona część dzielnia. Pachnie ładnie, powiedział. O, i tam coś jest fajnego. Tutaj już faktycznie więcej życia widać i czuć. Dowodem czego niech będzie to, że ten niedźwiadek lody nabył. Bo było gdzie nabyć. Tam nie bardzo, bo było gdzie. Więc to dodaje uroku. Niedźwiadek stwierdził, że tak wyglądałbym, mając taki sprzęt, tak? Jak ten pan. Zamiast tego, co mam. No, nie wiem, spostrzegawczy jest. I miałbym czapeczkę ładną, tak? Kaszkiecik taki, tak? Tak. No dobrze, to idziemy dalej. W takim razie, niedźwiadku. Tutaj. Budka telefoniczna. Jeszcze chyba robota jest nawet. No, to jest fajnie. Tak, tutaj gdzie jest życie, zdecydowanie to wygląda o wiele lepiej. Bazarek mały taki, z kramikami. Tutaj niedźwiadka ulubione samochody tureckie. Jakie widuję, niedźwiadka samochody ulubione tureckie. To jest faktycznie, to jest chyba Mirafiori, jak ja się orientuję. Aczkolwiek mogę się mylić. No tak, bo to jest jakiś Murat, bo to jest z kolei ich produkcja na licencji, jakieś tam potem długie lata produkowali to w Turcji już.
na licencji Fiata, bo to już nawet nie było jako Fiat, to też nie jest jako Fiat, to też jakoś coś tam było innego. Ale fakt, że w pierwotnej wersji, to mi się wydaje, że był Fiat faktycznie Mirafiori, tak? Nie no, złomki to są złomki, to ty tam... Złomki są tu różnych najmaści, ale generalnie złomki się wywodzą od dwóch linii, albo od Renault w różnych wersjach, właśnie, albo od Fiata na licencji Fiata produktów robionych już tu lokalnie u nich faktycznie. I to właśnie były te fakcje bardziej już te, no, Mirafiori podobne, tak? Pojazdy. Uwaga, bo ktoś jedzie w wiatku. Tam jedzie, dobrze, to my idziemy w dół, tak? Dobrze. Tak. Tak, bo tam było przejście na perony chyba, wiesz, po prostu tak, też. A tu jest przejście. Na legalu, tak jest. Nasze wczorajsze rondo. Z Tandymanki przyjechali i tam pojechali. Tam idziemy teraz my również przez Park Kultury, który na wprost widać. Musimy tylko przejść przez światła. Park Kultury. Proponuję, wejdźmy, przejdźmy Parkiem Kultury, żeby iść niekoniecznie przy spalinach samochodowych głównej ulicy. Idziemy przez Park Kultury, a w oddali niedźwiadka ulubione wyjce. Troszeczkę dalej, tak, więc mniej w uszy daje niż dawało tam. Istotnie. Ścieżki do biegania. A po lewo było jeszcze miasteczko ruchu drogowego dla młodzieży, do nauki. Dla rowerów chyba, czy... Jest i woda, są i pieski. Co psujesz, niedźwiadku? Naciskam, żeby już mogli. Napisane ma, że masz stać i nie kombinować, a ty kombinujesz jak koń pod górę, no. A jak nie leci? Jakby to miało coś pomóc, no. Się zrobi, jak się będzie miało zrobić. Jak mówiłem rano, tu w tym momencie jesteśmy w samym centrum teoretycznie miasta, tak? I tak to o tej porze wygląda. Gwar i ruch. Wielki. Wejście do metra. A my idziemy dalej pod górkę do swojego mieszkania.